1 stycznia obchodzimy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Pierwszy dzień Nowego Roku to 8 dzień od narodzenia Jezusa. Według prawa żydowskiego każdy chłopiec miał być tego dnia obrzezany. W oktawę Bożego Narodzenia, dziękując Bogu za przyjście na świat Chrystusa, Kościół obchodzi uroczystość Maryi jako Matki Bożej, przez którą spełniły się obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą odkupienia. Tego dnia z wszystkich przymiotów Maryi czcimy szczególnie jej macierzyństwo. Dziękujemy jej także za to, że swą macierzyńską opieką otacza cały lud Boży. Poświęcenie Maryi pierwszego dnia rozpoczynającego się roku ma także inne znaczenie. Matka Jezusa zostaje ukazana ludziom jako najdoskonalsze stworzenie, a zarazem jako pierwsza z tych, którzy skorzystali z darów Chrystusa. Pragnienie zaakcentowania specjalnego wspomnienia Matki Bożej zrodziło się już w starożytności chrześcijańskiej. Kościół zachodni już w VII wieku wyznaczył w tym celu dzień 1 stycznia. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi to najstarsze maryjne święto, które upamiętnia dogmat o Bożym Macierzyństwie Maryi, uroczyście ogłoszony w Efezie w roku 431. W Starym Testamencie jest wiele szczegółowych proroctw zapowiadających Zbawiciela świata. Pośrednio dotyczą one także osoby Jego Matki. Niektóre z nich są nawet wyraźną aluzją do Rodzicielki Zbawiciela, na przykład zapowiedź dotycząca niewiasty, która zetrze głowę węża, szatana. Jeszcze wyraźniej o Matce Mesjasza wspomina prorok Micheasz. Jako proroctwo dotyczące Maryi traktuje się także zapowiedź Izajasza. Pan sam da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel. Poza tymi tekstami tradycja chrześcijańska uznaje wiele innych w znaczeniu typicznym, jak na przykład królowa stojąca po prawicy króla z psalmu 45, oblubienica z pieśni nad pieśniami, zwycięska Judyta, czy ratująca swój naród od niechybnej zguby bohaterska Estera. Maryja była córką świętych Joachima i Anny, tak przekazuje nam apokryf protoewangelia Jakuba, pochodzący z roku 150. To oni oddali ją do świątyni. Przez Boga została wybrana na Matkę Jezusa Chrystusa. Jej postać jest obecna na kartach Nowego Testamentu od chwili zwiastowania po zesłanie Ducha Świętego. Anioł Gabriel zwiastuje jej narodziny Syna, który będzie Synem Najwyższego. Od tej chwili Maryja całkowicie oddaje się Bogu. Za wskazaniem anioła odwiedza swoją krewną, świętą Elżbietę, matkę świętego Jana Chrzciciela. Wraz ze swoim oblubieńcem świętym Józefem, w związku ze spisem ludności, udaje się do Betlejem, miasta, z którego wywodzi się jej ród. Tutaj przychodzi na świat Jezus. Zgodnie z żydowskim obyczajem ofiaruje syna w świątyni. Wobec zagrożenia ze strony Heroda ucieka z Jezusem i świętym Józefem do Egiptu. Po śmierci króla wraca do Nazaretu. Podczas pobytu w Jerozolimie przeżywa niepokój z powodu zagubienia swojego syna. Na godach weselnych w Kanie, poprzez jej wstawiennictwo, Jezus czyni swój pierwszy cud. Ewangeliści wspominają, że Maryja towarzyszyła Jezusowi w jego wędrówkach apostolskich. Maryja jest także świadkiem śmierci Chrystusa. Stoi pod krzyżem Jezusa na Golgocie, gdy ten powierza ją opiece swojego umiłowanego ucznia, świętego Jana. Pod krzyżem zostaje matką Kościoła i całej ludzkości. Po ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu pozostaje wśród apostołów w Jerozolimie. Maryja niewątpliwie jest osobą najbliższą Jezusowi ze względu na szczególną rolę w dziele zbawienia. Jej niezwykłe posłuszeństwo i miejsce w chrześcijaństwie odsłania tekst Apokalipsy. Według tradycji po wniebowstąpieniu Jezusa żyła jeszcze 12 lat. Niektóre dokumenty mówią, że mieszkała ze świętym Janem w Efezie, inne, że nie opuściła Jerozolimy. Pusty grób Maryi znajduje się obok Góry Oliwnej w Dolinie Cedron.
fakty z jej życia, tytuły i wezwania modlitewne oraz cudowne wydarzenia, które miały miejsce za jej przyczyną, Kościół rozważa w ciągu wielu świąt podczas całego roku liturgicznego. Spośród szczególnych przywilejów Maryi, na pierwszym miejscu trzeba wymienić jej boskie macierzyństwo, które w dzisiejszej uroczystości czcimy. Kiedy Nestoriusz, patriarcha Konstantynopola, odważył się odróżniać w Jezusie Chrystusie dwie natury i dwie osoby, wtedy Maryję zaczął nazywać Matką Chrystusa, człowieka, i odmówił jej przywileju boskiego macierzyństwa. Jednak biskupi zebrani na soborze w Efezie stanowczo odrzucili i potępili naukę Nestoriusza, wykazując, że Jezus miał tylko jedną osobę, której własnością były dwie natury, boska i ludzka. Dlatego Maryja jest matką osoby Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. Prawda ta została uroczyście ogłoszona jako dogmat wiary. Zebrani na tym soborze biskupi Kościoła pod przewodnictwem legatów papieskich orzekli jednogłośnie, że nie tylko można, ale należy Maryję nazywać Matką Bożą, Bogu Rodzicą. Maryja nie zrodziła bóstwa, nie dała Panu Jezusowi natury boskiej, którą On przecież posiadał odwiecznie od Ojca. Dała Chrystusowi Panu w czasie naturę ludzką, ludzkie ciało, ale dała je osobie Syna Bożego. Jest więc Matką Syna Bożego według ciała i w czasie. Ta godność i ten przywilej wynosi Maryję ponad wszystkie stworzenia i jest źródłem wszystkich innych jej przywilejów. Macierzyństwo Maryi wobec Jezusa jest wyjątkowe, ponieważ jest dziewicze. Maryja była dziewicą zawsze, przed porodzeniem Jezusa, w trakcie porodu i po Jego urodzeniu, aż do śmierci. Kościół nie ustanowił osobnego święta dla podkreślenia tego tytułu. Łączy go jednak bezpośrednio z boskim macierzyństwem. Prawdę o dziewiczym macierzyństwie ogłosił jako dogmat na Soborze Laterańskim I w roku 649. Jednak wiarę w tę prawdę Kościół wyraził również na soborach poprzednich, w Chalcedonie w 451 i w Konstantynopolu w 553. Nadto prawdę tę akcentuje w wyznaniach wiary, w orzeczeniach papieży, w pismach ojców Kościoła i w świętej liturgii. Pan Bóg godnością swoją przewyższa wszystko, co tylko istnieje. Dlatego kult najwyższy, tak prywatny jak i publiczny, należy się jedynie Bogu. Maryja jest tylko stworzeniem, ale wśród stworzeń wyróżniona została najwyższą godnością. Dlatego Kościół oddaje jej cześć szczególną, większą niż innym świętym, co w liturgii nazywa się kultem hyperdulie, czcią wyjątkową. Kult świętych jest zawsze względny i pośredni. Czcimy ich bowiem, ponieważ są przyjaciółmi Boga, a całą swoją godność i chwałę zawdzięczają jedynie Bogu. To samo odnosi się również do Matki Bożej. Najświętsza Maria Panna jest patronką Kościoła Powszechnego, wielu diecezji, zakonów, krajów, miast oraz asysty kościelnej, lotników, matek, motocyklistów, panien, piekarzy, prządek, studentów i szkół katolickich. W ikonografii Najświętsza Maria Panna jest obok Jezusa najczęściej występującą postacią. Sztuka chrześcijańska rozwinęła szereg tytułów Madonny z Dzieciątkiem, Matki Bożej Tkliwej, Majestatycznej, Tronującej, Opiekuńczej, Orędującej, Dziewiczej, Surowej Władczyni, Królowej, Mieszczki, Wieśniaczki, Wytwornej Damy. Ukazywana jest jako Boga Rodzica, Niepokalana, Bolesna, Wniebowzięta, Niewiasta z Apokalipsy, Różańcowa, Wspomożycielka, Królowa, Matka Kościoła. Jej atrybutami są między innymi gołąb, symbol Ducha Świętego, jagnię, jaskółka, jednorożec, ciała niebieskie, takie jak gwiazdy, księżyc, półksiężyc, słońce, kwiaty, zwłaszcza anemon, fiołek, irys, róża i lilia w ręku, symbol niepokalanego poczęcia. Jej atrybutami są również drzewa, cedr, dąb, drzewo figowe oraz owoce, goździk, cytryna, znak cierpienia, jabłko jako symbol odkupienia,
truskawka, winorośl, winogrono jako symbol Jezusa, zrodzonego ze szlachetnego winnego szczepu. Innymi atrybutami są ciernie, łza, mały krzyż lub krucyfiks, miecz lub siedem mieczy, narzędzia męki w dłoniach anioła, boskie miasto, kielich lub kielich z hostią, korona, księga, naszyjnik, perła, różaniec, smok u stóp oraz studnia. Módlmy się. Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Marii Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia. Spraw, abyśmy doznawali orędownictwa dziewicy, przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna, Dawcę Życia, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christ, 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 Christ